prawdopodobnie dostaje następne kule i upada, klęka jakby twarzą w ten strumień. I wtedy właśnie porucznik i jeszcze dwóch innych podbiegają do niego. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku History Hiking. Dzisiaj autem udaje się tą samą trasą, co w 1947 roku udawał się superbohater PRL-u. Człowiek, który był bożyszczem tłumów. Do miejsca, gdzie zginął ten człowiek, przez 60 lat pielgrzymowały tabuny ludzi. Jego wizerunkiem ozdabiano monety, pieniądze, ale również też nazywano jego imieniem ulice, szkoły, chówce harcerskie czy zakłady pracy. Jednak nikt w tamtym czasie nie powiedział prawdy w oczy, że był to alkoholik, kobieciarz, despotyczny, szalony i obłąkany dowódca, który szastał życiem żołnierzy. Mało tego, można powiedzieć śmiało, że był to agent sowiecki i komunistyczny zbrodniarz. Dziś o generale Karolu Świerczewskim, pseudonim Walter. Dzisiejszym partnerem odcinka jest NordVPN, który zaszyfruje Wasze ruchy w internecie. Na pewno zastanawiacie się, do czego potrzebny Wam jest taki NordVPN. Otóż wyobraźcie sobie, że chcielibyście obejrzeć jakiś ciekawy film albo reportaż, dokument, no jakąś treść, która niestety nie jest cholera jasna dostępna na terenie Rzeczypospolitej. I co? I dzięki właśnie NordVPN, który zmieni Wam wirtualnie lokalizację, będziecie mogli po prostu dostać tą treść i ją obejrzeć. I to jest właśnie jedna z najciekawszych funkcji. Druga bardzo ważna sprawa NordVPN. Jeżeli surfujecie sobie w sieci i nie chcielibyście, żeby ani żona, ani mąż, ani rząd widział, co robicie, gdzie wchodzicie, co czytacie, komu odpisujecie, to właśnie dzięki NordVPN macie pełną gwarancję anonimowości, bo on zaszyfruje Wasz ruch, także ani rząd, ani mąż, ani żona nie będzie go widzieć. To jest świetne. I już na sam koniec, słuchajcie, dzięki specjalnemu kodowi History Hiking, jeżeli klikniecie w link w opisie pod filmem, to skorzystacie z bardzo dużej zniżki na NordVPN. A teraz jedziemy do Baligrodu dopowiedzieć historię generała Karola Świerczewskiego, bożyszcza perolskiego tłumu. Pod koniec marca 1945 roku generał Walter Karol Świerczewski dokonuje inspekcji oddziałów wojskowych w dwóch województwach, w krakowskim i rzeszowskim. To ostatnie jest dla nas najważniejsze, dlatego że są to miasta takie jak Krosno, Sanok, Lesko i Baligród, gdzie w tej chwili jesteśmy. Dokonuje inspekcji wojsk 8 Dywizji Piechoty, a tłów w Lesku 34 Pułku tej właśnie Dywizji Piechoty i batalionów tego pułku w Baligrodzie. Oczywiście wcześniej znajduje się w Rzeszowie. Jest to człowiek, który bardzo szybko zmienia zdanie. Najpierw ma spotkać się w sztabie w Rzeszowie, ale zmienia zdanie i każe zawieźć się do koszar, gdzie stacjonują zwykli żołnierze. On słynie z tego, że jako taki ojciec dba o zwykłego żołnierza. I na przykład w koszarach w Rzeszowie potrafi zahaczyć, zapytać zwykłego żołnierza, który przechodzi obok drogą czy w koszarach, na przykład: słuchaj, czy ty masz, mówi, świeżą bieliznę? Pokaż. A często prowadzają cię do łaźni? Tak jest, panie generale, mam świeżą bieliznę, prowadzają mnie do łaźni. Wygląda na to, że ten człowiek, ten generał dba jak najbardziej o prostego żołnierza. Potrafi na przykład ujrzeć, kiedy maszeruje pluton, że jeden z żołnierzy kuleje. Jest na przykład opowieść, kiedy podchodzi do tego żołnierza i mówi: słuchaj,
Ty kulejesz, coś jest z butem. Panie generale, z moim butem jest wszystko w porządku. Dawaj, 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 ściągaj. Ależ panie generale, natychmiast to rozkaz. Żołnierz ściąga buta. A Świerczewski wkłada rękawiczkę do środka buta i sprawdza gwoździe. Gwoździe są niepodpiłowane. Chłopie, poranią ci się nogi. Dawaj tu tego szewca. Za chwilę zaspany szewc stoi na baczność i tłumaczy się przed generałem broni. I z takich właśnie dobrotliwych sytuacji słynął Świerczewski. A mało kto wiedział, że był to rzeźnik zwykłych żołnierzy. Zwykłych żołnierzy rzeźnik dlatego, że pod Budziszynem w 1945 roku doprowadził do jeszcze jednego zwycięstwa III Rzeszy i puścił na rzeź drugą armię Wojska Polskiego, która straciła 57% czołgów i dział przeciwpancernych. Zginęło tam 5 tysięcy młodych polskich żołnierzy. Do tego 3 tysiące zaginęło bez wieści. 10 tysięcy było rannych, z czego później większość umarła. A więc proszę spojrzeć i zobaczyć, czy był to ojciec, który dbał o prostego żołnierza, czy był to rzeźnik tego właśnie żołnierza, a wszystko to było niestety pewną iluzoryczną fikcją. Walter Świerczewski udaje się z Sanoka do Leska, a z Leska do Baligrodu. Szofer Jajka wspominał, że zepsuł się trofiejny Opel i przesiada się do Dodge'a. Tutaj w Baligrodzie, zanim dostaje informację, co dzieje się w systemie wojskowym tego miasta, najpierw idzie odwiedzić cmentarz żołnierzy radzieckich i polskich, który jest za moimi plecami. Otoczenie Waltera doskonale sobie zdaje sprawę, że generał jest wczorajszy. Nie od wczoraj wiadomo, że Świerczewski ma problem z wódką. Pije. Pije nałogowo od czasów już wojny w Hiszpanii. Od czasów wojny domowej w Hiszpanii z 1938 roku. Kiedy wypija, bardzo mocno widać, chociaż on stara się zachować fasę. Jego twarz robi się nabrzmiała, ulana i czerwona. Stoi na rynku właśnie w centrum miasta w Baligrodzie, kiedy odbywana jest cała akademia. Ma rozpięty płaszcz, stoi brawurowo. Oczywiście wódka grzeje organizm. Jest to marzec, 47 rok. Temperatury schodzą czasami do minus 2 bądź minus 3. Ale Waltera grzeje alkohol. Cywile, którzy pomagają żołnierzom tutaj w Baligrodzie, dopiero po upadku PRL-u, ci ostatni żyjący, mówili, że pod wpływem właśnie alkoholu i brawury zdecydował się wizytować ostatni, taki można powiedzieć, oddział wysunięty na południe w Cisnej. Mimo że proszono go, aby tam nie jechał, dlatego że nie są w stanie zapewnić mu ochrony. Maksymalnie ta ochrona starczała i była zapewniona do Baligrodu, Walter odpowiedział krótko. Czy do was mówię krzywo, czy prosto? Rozumiecie, jakie wydaje rozkazy? Nikt nie dyskutował. Walter udał się do Cisny. Warto sobie zadać pytanie, skąd wzięła się ta szaleńcza brawura Świerczewskiego i skąd również jego pseudonim Walter. A wszystko to wzięło się z wojny domowej w Hiszpanii, gdzie Świerczewski walczył po stronie Republiki, przeciwko oczywiście generałowi Franco. Najlepiej postać jego i tego czasu obrazują wspomnienia jego adiutanta Szurka, który wydał w 1989 roku książkę w Stanach Zjednoczonych. I w tej książce jest zawarty świetny opis szaleństwa właśnie Waltera. Po pierwsze, człowiek ten wychodził z okopu, kiedy okop ten był ostrzeliwany, przez lornetkę lustrował nieprzyjaciela. Szurek mówi, że stanął koło swojego generała, mimo że panicznie bał się ognia. I Świerczewski zobaczył, że Szurek rzeczywiście być może miał mokre spodnie. Pys powiedział, niech pan usiądzie, nonszalancko. Wtedy miał dobry humor, kiedy mówił na pan. Szurek odpowiada, panie generale, kule i mają się przecież każdego. Usiedli, zapalili papierosa.
Świerczewski bardzo często w towarzystwie mówił tak: o mnie musi być porządek, naczelnictwo. Jeżeli ja piję, to mój adiutant nie pije. Jeśli mój adiutant pije, to ja nie piję, prawda? I wtedy adiutant stawał, prężył się jak struna na baczność i odpowiadał: drodzy Państwo, ja nie piję nigdy. I tak być może było tutaj. Właśnie, że pod wpływem amoku i tego problemu, jaki miał z alkoholem Świerczewski, wydał szybki, brawurowy rozkaz jechać kierunek Cisna. Jeszcze przed wyjazdem Świerczewskiego w kierunku Cisnej wiemy doskonale, że w okolicach tego właśnie tutaj rejonu grasują dwie bandy UPA. Sotnia Chrina i Sotnia Stacha. Tam nieciekawie jest w tych oddziałach, dlatego że nie mają pożywienia, nie mają prowiantu, kończą się zapasy lekarstw. Muszą zdobyć to wszystko na wrogu. Chrin dostaje informację z Baligrodu, że jakaś ciekawa postać, dość wysoka, przyjechała wizytować Wojsko Polskie. Ma nadzieję, że być może ruszą do Cisnej, właśnie ci, którzy przyjechali do Baligrodu, albo ci z Cisnej pojadą na przywitanie tej jakiejś wysokiej postaci do Baligrodu. Dlatego też postanawia zrobić zasadzkę dokładnie tutaj, w tym miejscu, gdzie teraz jestem, w Jabłonkach. I tą zasadzkę organizuje. Oni wychodzą bardzo wcześnie rano, idą około 5 godzin, są wykończeni, zmęczeni, zarośnięci, zawszeni, ale muszą zdobyć jedzenie, muszą zdobyć jakąkolwiek logistykę dla istnienia oddziału. Zasadzają się tutaj i za chwileczkę wjeżdża już właśnie konwój, którym jedzie bezpośrednio Karol Świerczewski. Zaczyna się strzelanina, żołnierze wyskakują z wozów i zaczyna się chaotyczny ostrzał. Świerczewski też strzela, ale ślepo w kierunku wroga, niewidocznego wroga. I tutaj należy oddać głos chyba najważniejszemu świadkowi, porucznikowi Marianowi Różyckiemu, który był szefem obstawy i ochrony Karola Waltera Świerczewskiego, a który później we wszystkich powojennych śledztwach, jakie wykonywał Urząd Bezpieczeństwa i Perolowskie Służby Specjalne i Wojsko Ludowe, całkowicie został wykreślony i pominięty. Porucznik Marian Różycki dojechał tutaj z Baligrodu Dodgem i miał jeszcze ze sobą Zisa, na którym wiózł pozostałych żołnierzy, bo przecież oni słyszeli strzały właśnie tutaj, tej całej walki. I kiedy właśnie porucznik dojechał tutaj, to widział, jak pod mostkiem Świerczewski jeszcze jest, wybiega spod tego mostku, jest bez czapki generalskiej, oczywiście w rozpiętym płaszczu i wydaje jeszcze jakieś komendy dowódcze. Już wtedy był ranny. Widać było, że albo jest w olbrzymim szoku, albo jest ranny. I kiedy przeskakuje przez ten strumień, prawdopodobnie dostaje następne kule i upada, klęka jakby twarzą w ten strumień. I wtedy właśnie porucznik, jeszcze dwóch innych podbiegają do niego. On jeszcze jest przytomny. Podnosi się na łokciach, pomaga. Podnoszą mu z tyłu koszulę od munduru i pan Marian stwierdza, że widzi ranę. Ranę, jakby kawałek trójkąta na skórze po prostu odpadło od ciała i serce jeszcze Świerczewskiego pracuje i z tej rany normalnie wylewa się krew. Świerczewski panicznie boi dostać się do niewoli i mówi do nich: towarzysze, dobijcie mnie. Ale ostrzał, band UPA już osłabł. Dlaczego? Dlatego, że Chrin zorientował się, że nie jest to konwój z zaopatrzeniem, którego tak bardzo potrzebował, a kilku łupowców dobiegło do aut Wojska Polskiego i zobaczyło, że nie ma konserw, nie ma lekarstw, nie ma nic, co by się im przydało, na co oni tak naprawdę liczyli.
Zobaczył, że jeszcze dojeżdża obstawa, więc zaczęli się powoli wycofywać, uciekać. Chryń nie miał pojęcia, że właśnie w sumieniu leży wiceminister obrony narodowej, generał broni Karol Świerczewski. I w tym momencie, kiedy ten ostrzał słabnie, Świerczewski zaczyna sinieć, a wcześniej poprosi o dobicie, dostaje informację, że UPA się wycofuje, że jest wszystko bezpiecznie, obywatelu generale, jest pan lekko ranny, wszystko będzie dobrze. Oczywiście pan Marian nie wie, że on ma jeszcze dwie rany poniżej pasa. Tego z tyłu, jak podciągał jego koszulę, nie było kompletnie widać. Traci przytomność. Wyciągają ciało na brzeg, rozkładają właśnie na pałatkach. Ciało to umieszczone na pałatce jest ładowane na Dodge'a i właśnie porucznik, który dowodził obstawą, mówi, aby zawrócić cały konwój do Baligrodu. Także dopiero o godzinie 11, po 11 mieszkańcy Baligrodu dowiadują się, że ten, który wizytował wcześniej Baligród, ten właśnie wielki generał, został parę godzin temu zabity. Jest złowroga cisza. Wszyscy czują, że coś niedobrego wisi w powietrzu. Ludzie po miasteczku chodzą ze spuszczonymi głowami. Wydaje im się, że lada chwila nastąpi uderzenie UPA właśnie na Baligród. Ukraińcy są panicznie wystraszeni. Pozamykali się w swoich domach, nie wychodzą. Szeptają tylko do bliskich polskich sąsiadów, zaufanych sąsiadów. Lach nam tewo nie darują. I rzeczywiście, po śmierci generała Świerczewskiego następuje jedna z potężnych operacji powojennych Ludowego Wojska Polskiego – Akcja Wisła. Ale o niej opowiemy Wam już w innym odcinku. Słuchajcie, jeżeli interesuje Was czas PRL-u, to zapraszam do odcinka o schronie atomowym w Rzeszowie. Link znajdziecie w opisie. Wejdźcie również w link dotyczący świetnej promocji NordVPN. Ten link również możecie odnaleźć w opisie pod filmem. Do zobaczenia. Serdecznie dziękujemy naszym mecenasom. Wspierają nas Radosław Burczyk, Admingo 50, Grzegorz Barsz, Biker Budzyk, Witold Chojecki, Artur Chojecki, Mariusz Juszczyk, Gildorf K., Karol K., Michał Komisarski, Marcin Lukomski, Elsena Militaria, Galicja Production, Małgorzata Sobczak, Wojciech Sroka, Mariusz Tokaj, Bartłomiej Żurowski, Michał Chmielarczyk, Wojciech Byrski, Michał Folga, Remigiusz Goranowski, Mirosław Kanak, Anna Kudła i Damian Ślęp. Bardzo Wam za to serdecznie dziękujemy.